Dzień dobry. Druga strona to cykl rozmów z pracownikami SGGW, w których książki stają się punktem wyjścia do poznania naszych gości, do odkrycia ich drugiej, nienaukowej strony. Dziś w czytelni Biblioteki Głównej SGGW gościmy doktora inżyniera Jacka Skudlarskiego. Dzień dobry. Pan doktor jest absolwentem SGGW. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako wykładowca, wykłada w dziedzinie inżynierii rolniczej, publikuje teksty popularno-naukowe z zakresu techniki rolniczej i rolnictwa 4.0. Pan doktor pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji w Instytucie Inżynierii Mechanicznej. Panie doktorze, jaka jest pana pierwsza książka? Ta pierwsza książka, która na zawsze zostanie z panem. Ta pierwsza, którą pan przeczytał, albo taka, która zawsze będzie już tą pierwszą. Czy na pewno to jest pierwsza książka, ale na pewno pierwszy, jako pierwsza, która weszła mi w pamięć. Przyznaję się, że w okresie szkoły podstawowej nie byłem jakimś pochłaniaczem książek. Miałem swoje zainteresowania, interesowała mnie geografia, w jakimś czasie astronomia, w międzyczasie technika wojskowa, bo marzyłem być wojskowym, zostać wojskowym. Jednakże książka, która wpłynęła na to, że zacząłem łykać książki kilogramami, to była Getaway, Droga do Gwiazd. Książka z gatunku science fiction, gatunku, który mnie naprawdę wciągnął i z tego gatunku przeczytałem masę książek. Zarówno i polskich autorów, i autorów zagranicznych. Mhm. I to tak od razu było wejście w literaturę science fiction? Wcześniej nie. Jak wspomniałem, interesowałem się geografią, więc tu różnego rodzaju opracowania dotyczące geografii, później astronomii. W dzieciństwie zachwycałem się tak zwanymi żółtymi tygrysami. To były takie małe książeczki dotyczące II wojny światowej, opowieści o żołnierzach, o wojnie. To też mnie ciągnęło. Mhm. Widzę, że science fiction jednak była dość szeroko przez pana wykorzystywana, bo mamy tutaj też Zajdla, Limes Inferior akurat, więc rozumiem, że to też jest ta literatura, która pana interesowała. Tak, przede wszystkim jeśli chodzi o Zajdla, Janusza Zajdla, to na mnie wpłynęła książka pod tytułem Paradyzja. Bardzo ciekawa pozycja, polecam. No właśnie, zaczęło się i nasza rozmowa dzisiaj zaczęła się od gwiazd, ale zejdźmy na ziemię, bardzo na ziemię. Zajmuje się pan rolnictwem 4.0. Proszę powiedzieć, dla kogoś, kto nie ma pojęcia, co to jest rolnictwo 4.0, kojarzy oczywiście różne zjawiska społeczne, które dzisiaj się pojawiają i są nazywane w ten sposób. Internet 2.0, a tu nagle rolnictwo 4.0. Czym jest rolnictwo 4.0? Rolnictwo 4.0, podobnie jak przemysł 4.0, to nowa koncepcja produkcji, jak w przemyśle produkcji przemysłowej, to w rolnictwie produkcji żywności. Koncepcja, w której wykorzystuje się automatykę, wykorzystuje się robotykę, a wszystko łączy tak zwana cyfryzacja. Inaczej mówiąc, cyfryzacja, która opiera się na przede wszystkim pozyskiwaniu danych z różnych obszarów gospodarstwa, pola, jak i otoczenia, dane, które rolnikowi potrzebne są do podejmowania decyzji zarówno produkcyjnych, jak i decyzji biznesowych. I w tejże koncepcji jest szereg technik i technologii, które przede wszystkim znalazły zastosowanie w przemyśle, a powoli spływają również do branży rolnej. To troszkę przypomina internet rzeczy, tak? Czyli różne elementy, z których dane mogą spływać, są gromadzone i wykorzystywane następnie do analizy. Tutaj mamy troszkę to samo, ale przełożone na grunty orne, różne czujniki, z nich zbierane dane, łączone i na podstawie tych danych podejmowane decyzje. Tak mniej więcej to jest to? Powiem tak, internet rzeczy jest jednym z elementów technologii 4.0, które tak określam takim mianem. Mianowicie internet rzeczy umożliwia przesył danych w obie strony, czy na przykład przesył danych pozyskiwanych z różnego rodzaju czujników, czy innych źródeł informacji do miejsc, gdzie informacja ma być składowana, na przykład chmur obliczeniowych, jak również transfer danych właśnie z różnego rodzaju interfejsów, chmur obliczeniowych do różnego rodzaju maszyn, urządzeń, instalacji, czy też do innych użytkowników. Okej, więc mamy sytuację, w której zbieramy dane o tym, co dzieje się w glebie, w pogodzie, o tym, jak wygląda areał, na którym prowadzona jest uprawa,
I co, wprowadzamy tam roboty? Wprowadzamy tam maszyny, które pracują same, bez udziału człowieka? No, autonomiczne maszyny, które będą pracowały bez udziału człowieka, to już przyszłość, która już się zaczyna. Jednakże rolnictwo 4.0 to przede wszystkim jak na razie sprzęt, który jest obsługiwany przez człowieka, który może pracować w trybie automatycznym, czy gdzie jeszcze człowiek jest potrzebny. To technologie, które pozwalają pozyskiwać, jak Pan wspomniał, dane z gleby, dane pogodowe nad plantacją, ale również dane dotyczące mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w szklarniach, czy też przyszło, też już w farmach wertykalnych, które zaczynają wchodzić do rolnictwa. Praktycznie pozyskiwanie danych z różnych miejsc gospodarstwa i jego otoczenia. Mhm. Ale to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pewne dane spływają. Jeśli mają one pewien parametr z góry założony, to zaczyna pracować jakaś maszyna. Tak. Na przykład pogoda jest odpowiednia, żeby wykonać oprysk, w związku z tym opryskiwacz wyjeżdża na pole z garażu i zaczyna prowadzić oprysk. W rzeczy samej. Podam tu przykład. Stacja pogodowa jako jeden z najbardziej powszechnych czujników dokonujących pomiaru wielu parametrów, zintegrowane z nią czujniki polowe umieszczone w glebie i z drugiej strony zintegrowana deszczownia, która może w takim układzie pracować w trybie automatycznym. Stacja pogodowa informuje, jaka jest pogoda. Algorytm obsługujący stację pogodową informuje, jaka może być pogoda, przedstawia prognozę pogody. Czujniki dostarczają informacji o na przykład temperaturze gleby i zawartości wody w glebie. W ten sposób też jest określany poziom tzw. ewatranspiracji, czyli ubytku wody z gleby, z roślin. Na podstawie tego algorytm, który zbiera dane ze stacji, jak i czujników, podejmuje decyzję, czy uruchomić deszczownię, czy też nie. Kiedy i dokąd. Na przełomie roku 2022 i 2023 pojawiła się informacja, że uruchomiono ChatGPT. To taka emanacja sztucznej inteligencji pozwalająca na rozmowy, no właściwie rozmowę z komputerem z wykorzystaniem języka naturalnego. W związku z tym lekki strach padł na osoby pracujące z językiem, dziennikarzy, pisarzy. Czy oto nie pojawiła się technologia, która zastąpi człowieka w określonych funkcjach twórczych? Tutaj mówimy o rolnictwie 4.0, mówimy o gromadzeniu danych, przetwarzaniu tych danych, zaczynamy mówić o maszynach, które pracują samodzielnie. Czy w związku z tym jest realna perspektywa, w której coraz mniej człowieka będzie potrzeba do tego, żeby pracować na polu? Trudno mi powiedzieć, w którym kierunku do końca pójdzie postęp technologiczny. Nowe technologie z jednej strony wypierają ludzi z pewnych stanowisk i to nawet stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji i wykształcenia. Jednakże na ile spotykam się z opiniami ekspertów, wcale to nie musi oznaczać koniecznie wielką redukcję etatów. Wręcz przeciwnie, po prostu część ludzi przejdzie do innych funkcji, zajmie się bardziej twórczymi zadaniami. Bo się śmiem twierdzić, że jak na razie sztuczna inteligencja jeszcze w pełni chyba twórczości człowieka nie zmieni. Może podejmować bardzo szybko pewne decyzje, dokonywać pewnych analiz, ale na razie jeszcze aż tak bardzo bym się nie bał. Niemniej są to narzędzia bardzo przydatne w przemyśle i bardzo przydatne w rolnictwie. Mhm. Znaczy, kiedy się myśli o jakimś gruncie, na którym odbywa się uprawa, na jakimś polu, no to wydaje się, że liczba czynników zmiennych jest tak duża, nie tylko pogodowych, atmosferycznych, glebowych, ale też ukształtowanie terenu. Zmienność tych czynników jest tak duża, że zastosowanie tam maszyn wydaje się kwestią nawet trudniejszą niż zastosowanie maszyn przy przetwarzaniu języka po prostu. Przetwarzanie języka na tle konieczności pracowania na kilku hektarach ziemi, gdzie właściwie co godzinę zmieniają się warunki, to przetwarzanie języka w tym kontekście wydaje się dosyć proste. Więc być może nawet zastąpienie ludzi maszynami w rolnictwie nastąpi później niż w dziennikarstwie. To chyba jest nawet dość uprawniony wniosek. Tak mi się wydaje, że wbrew temu, co bardzo możliwe. Trudno mi powiedzieć, bo w pewnym sensie nie jestem pewien, w którym kierunku postęp pójdzie. Nie obawiałbym się nagłych, jakichś wielkich, inaczej wyparcia ludzi z pewnych działań.
Zwróćmy uwagę, jak rozwijał się postęp technologiczny na przełomie ostatnich 100 lat. To nie oznaczało, że ludzie w ogóle stracili pracę. Zmieniły się pewne zawody, zniknęły pewne zawody, ale pojawiły się nowe zawody wymagające nowych kwalifikacji, nowych wiedzy. No właśnie, to podobna sytuacja jest, czy była, z obawami związanymi z tym, czy wobec rosnącej liczby ludności świata wystarczy nam żywności. Te obawy pojawiały się właściwie już od XIX wieku z różnym nasileniem, one wracały co kilkadziesiąt lat, ale jakoś dziś mamy rok 2023, mamy 8 miliardów ludzi na świecie i jakoś jesteśmy w stanie się wyżywić. Oczywiście są w mniejszych bądź większych regionach klęski głodu, ale z drugiej strony mamy w cywilizacji zachodniej duże marnotrawstwo żywności, a więc tego jedzenia jesteśmy w stanie wyprodukować wystarczająco dużo dzięki postępowi technologicznemu, bo wymyśliliśmy nowe odmiany roślin, bo wymyśliliśmy nowe sposoby uprawy. Czy jest gdzieś Pana zdaniem granica? Czy dojdziemy do takiego momentu, że już nie da się bardziej intensywnie uprawiać ziemi, bardziej efektywnie hodować roślin czy zwierząt? Po prostu więcej żywności nie da się już wytworzyć. Szczerze mówiąc, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością granica jest, aczkolwiek poprzeczka może być podnoszona. Jeżeli chodzi o niedobór żywności w pewnych regionach świata, no chciałbym tu zwrócić uwagę na inny aspekt, mianowicie ten niedobór żywności nie wynika z tego, że nie brakuje tam żywności, tylko po prostu społeczeństwo jest tam bardzo biedne i nie stać go na zakup żywności. Fakt, że wraz z rosnącą liczbą ludności wzrasta popyt na żywność, na produkty żywnościowe. Faktycznie na przełomie ostatnich dziesięcioleci technologie na tyle się rozwinęły, rolnictwo na tyle się rozwinęło, że no, produkuje więcej. Nie tylko więcej, ale też w stanie sprodukować z odpowiednią jakością. Mhm. Czyli jest nadzieja, że przetrwamy. Jest nadzieja, oczywiście. Nawet przy większej liczbie ludności. Jaka jest, panie doktorze, relacja tych nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie, o których mówimy, do Zielonego Ładu Europejskiego? Czy to ma związek jedno z drugim, czy też jakby to są dwie różne ścieżki? Odpowiem krótkim zdaniem. Ta fraza dotyczyła przemysłu. Nie ma dekarbonizacji bez cyfryzacji. To samo bym powiedział w przypadku rolnictwa. Rolnictwo stanęło przed szeregiem zadań, celów, które narzucił Europejski Zielony Ład. I nie chodzi tutaj wyłącznie o neutralność klimatyczną, ale także o redukcję zużycia pestycydów, nawozów, antybiotyków. Jak najbardziej tutaj nowoczesne technologie, właśnie technologie z zakresu cyfryzacji będą potrzebne. Rolnik, aby móc spełnić wymagania Zielonego Ładu, czyli zredukować zużycie pestycydów, nawozów, dopasować nawożenie do potrzeb roślin, dawki pestycydów do zagrożenia, potrzebuje danych. A te dane właśnie są mu w stanie dostarczyć nowoczesne rozwiązania właśnie w zakresie tak zwanych technologii 4.0. To tak naprawdę, tak sobie myślę, że koncepcja rozwoju, którą jest rolnictwo 4.0, no zakłada oczywiście rozwój samego rolnictwa, ale przy okazji zakłada też rozwój szeregu innych przemysłów i branż, prawda? Bo trzeba gdzieś te czujniki wytworzyć, gdzieś komputery zbierające te dane i przetwarzające je wyprodukować, oprogramowanie, które będzie to wszystko analizować, przygotować, więc sama ta koncepcja Zielonego Ładu zakładająca cyfryzację, no, jest też jakby czynnikiem wspierającym rozwój szerszych branż. Więc jeśli mówimy, że stawiamy na rozwój rolnictwa 4.0, to stawiamy też na inne branże. Tak? Ja bym powiedział tak, rolnictwo 4.0 idzie w parze z przemysłem 4.0. Może troszeczkę krokiem z racji tego, że szereg rozwiązań znalazło zastosowanie w przemyśle, powoli te rozwiązania przechodzą do rolnictwa. Jak najbardziej tutaj jest szansa dla branży przemysłowej, bo wszelakie różnego rodzaju rozwiązania techniczne, na przykład infrastruktura związana z internetem rzeczy, jest praktycznie bardzo podobna jak w przypadku rolnictwa. Może nieco inne czujniki, ale identyczna struktura, jeśli chodzi o pozyskiwanie, przechowywanie danych, przetwarzanie i dostarczanie ich użytkownikowi. Jak pan sądzi, w jakiej perspektywie rolnictwo 4.0 zmieni wizję polskiej wsi? Taką wizję, wydaje mi się, popularną, czyli taką, gdzie widzimy małe gospodarstwa, proste maszyny, zaangażowanie w pracę właściwie całej rodziny.
Czy to jest perspektywa 10 lat, czy 50, czy może to już się dzieje, tylko nie dostrzegamy znaczy, jeszcze pewnie. Powiem rzeczy. Tak, ta przyszłość już się zaczęła. Oczywiście ona wchodzi w do pewnej grupy gospodarstw. No, gospodarstw, które są najbardziej rozwojowe, które generują stosunkowo wysokie dochody. No, z pewnością ten postęp będzie wkraczał stopniowo w branżach. No nie sądzę, żeby nasz model rolnictwa w najbliższych czasach bardzo szybko się zmienił, żeby pojawił się poza, zniknęły małe gospodarstwa, pojawiły się wielkie gospodarstwa. Raczej tego chyba w najbliższym czasie nie doczekamy. Więc no, możliwe, że tu będzie pewna polaryzacja, małe gospodarstwa będą bardziej tradycyjne. Ze starszym sprzętem czy mniej rozwiniętym sprzętem, aczkolwiek one też mogą w pewnych technologii cyfrowych korzystać. Natomiast no, ten postęp będzie widoczny w dużych gospodarstwach, które mamy. Jasne. Panie doktorze, wróćmy do książek. Czy jest jakaś książka, której pan nie przeczytał, choć bardzo chciał, albo bardzo czuł, że musi? Taki wyrzut sumienia. Czy jest coś takiego? Oj, tych książek jest kilka. Nawiązaniu do moich zainteresowań, to na pewno książki Klausa Schwaba. Mam je wszystkie, oczywiście w swoim e-booku. Troszeczkę zdradziłem papierową książkę na rzecz tego urządzenia. Zacząłem czytać Kapitalizm interesariuszy Klausa Schwaba, ale Czwarta rewolucja technologiczna, czy Wielki Reset, który zacząłem czytać, nie dokończyłem. To jest taka zaległa literatura, lektura, którą obiecuję sobie dokończyć. Ale to nie jest tak, że te niedokończone wynikają z tego, że czyta pan na czytniku, bo ja mam takie wrażenie z własnego doświadczenia, że czytanie na czytniku sprzyja porzucaniu książek, bo jej nie widać, tak? Ona nie leży sobie na półeczce koło łóżka i nie jest takim widocznym wyrzutem sumienia, tylko jest na tym czytniku schowanym w okładki, gdzieś tam z boku, nie widać. Nie, w moim przypadku jest może nieco inaczej. Troszeczkę bym nawiązał do takiej opowieści o osiołku, który wybierał pomiędzy sianem a owsem. Miał owies, ale sianko się pojawiło. Więc u mnie tak, pojawia się nowa książka, no to dobra, to odłożę, wezmę nową. Po jakimś czasie wracam. Ja zresztą też lubię kilka książek czytać naraz, w zależności od nastroju, po prostu jak się czuję. Mam coś ochotę na coś poważniejszego, czytam poważniejszego, mam ochotę na coś lekkiego, to po prostu czytam coś lekkiego. Mhm. A tu akurat, bo mam to pod ręką. Tak, to jest trudna sztuka, czytanie wielu książek, ale dość popularna z tego, co wiem. Jakoś mi się udaje. Tak, są różne metody. Słyszałem o takiej metodzie, która polega na tym, że czyta się różne książki w różnych pokojach. Czyli ktoś ma cztery pokoje, to cztery książki w różnych pokojach, to trochę podobno ułatwia wtedy opanowanie tego, jakie książki się czyta. Nie wiem, może to przestrzenie tak nie jest to związane, bardziej pod nastrój. Jestem gdzieś powiedzmy głośno, są jakieś, nie wiem, elementy rozpraszające, no to czytam coś lżejszego. Mam możliwość skupienia się, czytam coś poważniejszego, czy nawet w obcym języku, bo na przykład próbowałem literaturę ukraińską. Aczkolwiek ukraiński językiem nie jest mi w pełni znanym, rozumiem ten język, z racji tego, że znam rosyjski, polski, a to jest taka mieszanka. Więc jeśli, powiedzmy, mam nastrój, po prostu czytam coś takiego. Czyli co, rada dla czytających, czy dla wszystkich oglądających nas również, czytajcie według nastroju. Dosłownie. Super. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie doktorze, dziękuję wszystkim. Ja również dziękuję państwu za uwagę.